No witajcie moi drodzy, ja już od rana w lesie. U nas pada już któryś dzień z rzędu, więc naprawdę jest mokro. Ale szczerze mówiąc, to ja taką pogodę bardziej wolę niż jakieś niekontrolowane upały. Naprawdę, wolę jak deszcz siąpi, nawet wolę mróz niż jakiś upał, którego skutki jest ciężej wyeliminować w terenie. Teraz jeszcze taka kwestia, ostatnio nagrywałem taki instruktaż o ognisku syberyjskim, czyli tak zwanym Nodia, i wiele ludzi w komentarzach pyta mi się, skąd wziąć takie kłody, jak ja mam na filmiku, skąd wziąć w dzikim terenie. A więc nic prostszego już pokazuję. Jak widzicie, w lesie jest często bardzo dużo powalonych drzew. Jeżeli nie macie narzędzi, żeby podzielić to na mniejsze kłody, no to wrzućcie tą część, którą chcecie podzielić, do ogniska. Ognisko elegancko nam to wszystko podzieli. Albo tutaj zobaczcie też takie zręby, nawet dębowe. Potężny kloc. Myśmy położyli go na górę tego i też mamy ognisko syberyjskie, które będzie nam się tutaj paliło. Nawet przewiduję, że kilkanaście godzin, bo to jest dębowe, mokre drewno, więc utrzymywałoby przez dłuższy czas jakiś ogień lub żar. No i teraz jeszcze kwestia tego, co się dzieje na Dolnym Śląsku, czyli południowa Polska. Tam doskwiera nieźle powódź, naprawdę sytuacja jest niewesoła. No ale nawiązuję tutaj do plecaków ucieczkowych, że warto właśnie na taką sytuację, nawet taki plecak mieć przygotowany, bo teraz ludzie tam w szybkim tempie muszą się ewakuować, opuszczać miejsce zamieszkania i na szybko tam kompletują wszystkie rzeczy. A wiecie, jak to jest działanie w stresie. Mimo tego, że tam to nie jest jakiś atak rakietowy, że ludzie muszą w 5 minut opuścić to mieszkanie, a może i nawet tak jest, ale no mają może nawet więcej tego czasu, ale no w takiej sytuacji ekstremalnej, gdzie oddziaływuje stres, możemy bardzo łatwo czegoś zapomnieć. A tak, gdybyśmy mieli ten plecak ucieczkowy, on już by tam sobie elegancko był spakowany i wszystko by było w nim tam, co niezbędne, umieszczone. Począwszy od wody, jedzenia, kończywszy na dokumentach, pieniądzach, czy jakichś tam ubrań na zmianę. I jeszcze kwestia tego typu, gdyby ta ewakuacja miała być przeprowadzona z miejsca naszego zamieszkania do miejsca gdzieś oddalonego o kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, to oprócz tego plecaka warto też znać jakieś podstawy survivalu, chociażby jak uzdatnić wodę, której może nam zabraknąć, czy jak zbudować schronienie, albo ogrzać rodzinę w jakiejś ekstremalnej sytuacji. Naprawdę te podstawy warto znać, wiedza nic nie waży, zawsze mamy ją w głowie, a może uratować nam zdrowie i życie. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam i życzę miłego dzionka.